Znam Kabulę od 2014 roku, czyli 8 lat. A w jej wieku, mam na myśli osoby, która dojrzewa, to jest naprawdę kawał czasu. I wiele rzeczy się zmieniło. Mogłabym powiedzieć, że jest zupełnie innym człowiekiem, gdyby nie to, że w środku jest cały czas tą samą Kabulą, tą dziewczyną, która mnie zachwyciła swoją siłą, swoją determinacją, niezwykłą po prostu wyobraźnią, która ma, bo to jest taka dziewczyna, która naprawdę ma odwagę marzyć i ma odwagę realizować swoje marzenia. Jest dla mnie wielką inspiracją. Pamiętam, kiedy spotkałam Kabulę po raz pierwszy, a to było naprawdę straszne miejsce. To wyglądało jak dom dziecka, jak więzienie, wysoki mur, drut kolczasty, mnóstwo dzieci wystraszonych w środku. Dużo więcej niż było miejsc. Dzieciaki z albinizmem, dzieci niewidome i Kabula. Kabula, która była zła, opryskliwa, która była obrażona na cały świat, która naprawdę nie chciała ze mną rozmawiać. I no, wymagało to dużo czasu i pracy, zanim się przełamała. A takim chyba najważniejszym momentem było to, że pojechałyśmy do jej domu rodzinnego. I po raz pierwszy od tragicznych doświadczeń, czyli od napadu, kiedy odrąbano jej rękę, bo w Tanzanii ludzie wierzą, że osoby z albinizmem mają jakąś magiczną moc i z części ich ciał można produkować magiczne eliksiry i amulety. I Kabula, która padła ofiarą takiego strasznego ataku, nareszcie mogła wrócić do domu, zobaczyć się ze swoimi rodzicami. I chyba wtedy po raz pierwszy pomyślała, że mi na niej zależy. Tak, i to chyba był taki przełomowy moment. Osoby z albinizmem w Tanzanii, we wschodniej części Afryki, są zagrożone no, po pierwsze ostracyzmem ze strony ludzi, po drugie atakami, bo zdarza się, że poluje się na osoby z albinizmem. Tak, to się wciąż zdarza. Poważnym zagrożeniem są też nowotwory skóry, bo w przypadku braku pigmentu w skórze ona jest po prostu bardzo wrażliwa na słońce. Wyobraźcie sobie, co to znaczy w Afryce. Ale ja też mam wiele obaw związanych z przyszłością Kabuli, bo po prostu chciałabym tak zwyczajnie, żeby jej życie było już po tych wszystkich strasznych, trudnych doświadczeniach, żeby było usłane różami, żeby po prostu szła przez życie, spotykała tylko wspaniałych ludzi i odnosiła same sukcesy, tak jak sobie wymarzyła. Znacznie częściej widzę się z Kabulą w Afryce, w Tanzanii, w której byłam naście razy w sumie, niż w Polsce. Kabula była raz, 4 lata temu, na wakacje. Odwiedziłyśmy Kraków i odwiedziłyśmy, no właśnie, Podhale, Tatry. I bardzo, bardzo spodobały jej się góry, więc kiedy przyjeżdżała do Polski, powiedziała: mamo, wiesz, co bym chciała robić? Ja mówię: nie no, mów. Chcę pojechać w góry. Ja mówię: okej, wspaniale, jedziemy w góry. I chcę w górach nagrać teledysk do mojej nowej piosenki pod tytułem Believe. Teledysk. No i tak oto, czego się nie robi dla dzieci, zostałam producentem teledysku do utworu Believe, autorstwa Kabuli. I kiedy zapytałam: słuchaj, ale właśnie dlaczego góry? Jest tyle wspaniałych miejsc. I powiedziała, że kiedy jest się na szczycie góry, to twój głos jest bardziej donośny i może dotrzeć do większej liczby ludzi. I właśnie dlatego jesteśmy w górach, jesteśmy tu. No, pogoda spłatała nam niezłego psikusa i walczyłyśmy trochę z deszczem, ale ja głęboko wierzę, że nie ma złej pogody. Są tylko złe nastroje, a my mamy dobry nastrój, najlepszy z możliwych.